Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i dzień dobry, mówię wam dzisiaj z Oaxaki, stolicy regionu, po którym poruszamy się w kolejnej podróży po Meksyku. Dotarliśmy tutaj nocnym autobusem z Puerto Escondido, jechaliśmy dosyć długo. Miałem zacząć od tego, że jesteśmy na stacji ADO w Puerto Escondido, ale zacznę od tego, że ta czerwień na mojej twarzy to będzie pamiątka po tym miejscu i to będzie cudowne wspomnienie. Ruszamy autobusem nocnym, śpiulkolotem do Oaxaki i taka porada. Kupowaliśmy bilety 3 miesiące wcześniej, pod koniec października i zapłaciliśmy za nie za osobę 395 pesos. Gdybyśmy dzisiaj je kupowali, kosztowałyby ponad 800 pesos, więc dwa razy więcej. Jeżeli macie taką opcję, że możecie zaplanować tę podróż dużo wcześniej, tak zróbcie, bo po prostu zaoszczędzicie kasę. Nie wiem jeszcze ile ta podróż potrwa, ale mam nadzieję, że będzie piękna i że chociaż trochę pośpimy w nocnym autobusie sypialnym. Wystartowaliśmy o 20:45, dojechaliśmy na miejsce po 7:00. Właściwie już świtało. Zaskakujące miasteczko położone 1500 metrów nad poziomem morza, więc rano było lekko rzeźko. Byliśmy ubrani właściwie po szyję, ale jest godzina prawie 9:00, już się robi ciepło, dzisiaj będzie 26 stopni, więc naprawdę przepiękne warunki. Dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Bo Oaxaca znana jest z niesamowitego meksykańskiego jedzenia i większość osób, które były w Meksyku, mówią, że najlepsze meksykańskie żarcie jest właśnie tutaj. Więc zobaczmy, jak smakuje Oaxaca. Lecimy! Dzień zaczynamy od kawy w Nono Café, bo jednym ze smaków Oaxaki jest również kawa, co pokażemy wam w dalszej części tego filmu. Jak to w pierwszy dzień, w nowym miejscu, nie mając jeszcze pojęcia o tym, co dobre na pierwszy posiłek, wybieramy Del Jardin na rynku w Oaxaca. Nie jest źle, ale za bardzo turystycznie jak dla nas. Odkrywaj, co tam w środku. Pokaż, kotku, co masz w środku. Dzień w Oaxace traktujemy jako dzień rozpoznawczy, no ale wbijamy do jednego z najciekawszych miejsc, czyli do takiego Mercado, gdzie będzie wybór różnych dań, różnych smaków. Zobaczymy, o, wędlinki. Zaraz wam to pokażę, jakie to wędliny są. Do Mercado trafiamy od razu jedną z takich klasycznych przekąsek w Oaxace. Zobaczcie, to są świerszcze. Prażone świerszcze z dodatkiem chili i pewnie jakichś innych jeszcze smaków. Bogactwo białka, jak ktoś lubi. Zapraszamy. Karanca o poranku zatrzymaliśmy się przy tradycyjnych tacosach. Czyli Tacos de Carmen. Miejsce, które możecie znaleźć wpisując je w mapy Google w Oaxaca. Jedne z najlepszych tlayudas. Typowe dla Oaxaca duże tortille z fasolą, mięsem i warzywami podpiekane na komalu. Oczywiście również memelitas, tacosy z quesillo, nieco słonym serem przypominającym nasze niewędzone oscypki, który jest także wyróżnikiem kuchni stanu Oaxaca. Carmen jest tu codziennie, oprócz niedzielnego poranka. Po dobrym jedzeniu można ruszyć na oglądanie malowniczej i niezwykle kolorowej kolonialnej zabudowy tego naprawdę wielkiego miasta. Wyróżnikiem regionu jest też mezcal produkowany z agawy, a mezcalerie są otwarte od godzin porannych. Nas ciekawiło jednak rękodzieło, wyjątkowe i jak dotąd najładniejsze ze wszystkich odwiedzanych miejsc w Meksyku. Zwróćcie uwagę na te piękne rzeźby pokryte wzorami inspirowanymi indyjskimi motywami. Jeżeli ktoś pamięta nasze vlogi z Yucatanu, to ja już to mówiłem, ale powtórzę, bo mnie to nieustannie zachwyca. Spójrzcie na to, jak Meksykanie wykonują swoje reklamy. Nie ma plastiku. Dentysta jest pięknie wkomponowany w tę ścianę. Tutaj obok jest kolejna reklama.
wykonana na takiej blasze, pomalowana, z odciśniętymi, fajnie zrobionymi zdobieniami z boku. Naprawdę jest to bardzo, bardzo urocze. Dodaje klimatu, kolorytu tym miastom. I to, co również jeszcze bardziej urzeka, to to, że w tych miastach jest czysto. Naprawdę jest bardzo czysto. Te miasta są sprzątane od rana. Nie widzieliśmy nigdzie w centrach śmieci. Oczywiście one się pojawiają gdzieś tam na poboczach. Nie ma tak, że nie ma, ale jest ich minimalnie, bardzo mało. Powiemy krótko. Umar to było najlepsze z miejsc, w jakich jedliśmy w Oaxaca. Więc zapiszcie sobie tę nazwę. A to pomarańczowe ostre? Zaraz sprawdzę. Nie. Umar jest absolutnie genialną knajpką. Świetne tacosy, świetne ceviche, trochę inne. Nie same takie klasyczne cytrusy, ale między innymi marakuja, bardzo dobre guacamole. No, wszystko w punkt. A i te sorbety. Sorbet z marakują i meskalem i do tego sorbet kokosowy. Nawet to nie były wiórki kokosa, a taki siekany kokos. Bardzo dobre. Można by powiedzieć, że początek tej pięknej przygody kulinarnej w Oaxaca. Można by powiedzieć, że wymarzony początek kulinarnej przygody. A to już hotel, w którym zatrzymaliśmy się w Oaxaca. Nie będę silił się na wymawianie jego nazwy, ale był dobrze położony, blisko centrum, czysty i wygodny. Nam bardzo pasował, więc zdecydowanie polecamy. Miał też taras, na którym można było przysiąść wieczorem. Urocza szafa, kącik do pracy ewentualnej, chociaż nikt nie planuje, i łazienka. Jeśli macie pomysł w Oaxaca, żeby porobić sobie jakieś pamiątkowe fotki albo pofotografować architekturę, to polecam rano między 8 a 9. Zobaczcie, co tu się dzieje za moimi plecami. Jakie tu są piękne, kolorowe, bardzo czyste ściany. Idealne, przecudowne tło, które no dobrze oddaje to piękne miejsce. Kolejne kulinarne dobro Oaxaca znajdziecie na rogu Cale Mariano Matamoros i de Manuel Garcia Vigil. Że pan tutaj takie dobro robi, takoś z wołowiną, a to mięso bardzo mi przypomina policzki wołowe. Takie delikatne, rozpadające się. No, genialne, naprawdę genialne. Całe historyczne centrum Oaxaca jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z zespołem piramid w Monte Alban, które pochodzą z czasów przedazteckich, były budowane jeszcze przez Zapoteków i Mixteków, którzy żyli wcześniej na tych ziemiach. Jedną z perełek XVI-wiecznej nowohiszpańskiej renesansowej zabudowy jest kościół Santo Domingo de Guzman, podobno jeden z najpiękniej zdobionych kościołów Ameryki Łacińskiej. A poza tym w centrum Oaxaca króluje wszelkiego rodzaju sztuka, nie tylko rękodzieło, ale również naprawdę zaskakująco piękne malarstwo. Warto poświęcić tu trochę czasu na spacer, a na zakupy potrzebny jest już nieco grubszy portfel. No i taksóweczką za stówkę z Oaxaca dojechaliśmy do ruin piramid Monte Alban. To jest, powiem wam, całkiem wysoko. Sprawdziłem sobie na wysokości mierzu. Jest ponad 1900 metrów. Kurczę, jakbyśmy w Taterkach byli. No naprawdę. I widok zacny. A sprzętu skałkowego brać nie trzeba. Ale ładnie. Ale tu ładnie. A jeszcze nie dodałem jednej ważnej informacji, że bilet wstępu tutaj kosztuje 95 pesos. Monte Alban to dawne centrum kulturalne Mezoameryki,
gdzie pierwsze piramidy zostały wybudowane przez Olmeków 1000 lat wcześniej niż słynna Chichen Itza. Monte Alban znaczy Biała Góra, ale prekolumbijska nazwa oznaczała Górę Jaguara. Do dziś udało się odnaleźć tylko 10% dawnych budowli, które i tak zachwycają swoim ogromem i zdobieniami. Wyobraźcie sobie, jak mogłoby wyglądać to miejsce, gdyby udało się odkryć pozostałe 90% obiektów. Najlepszy patent, gdy lecicie w podróży z bagażem podręcznym, to planować połowę rzeczy albo nawet mniej. Część rzeczy wiadomo, że się gdzieś tam bierze w pokoiku, a część są przecież pralnie i tych pralni jest naprawdę sporo. Dorota tutaj oddała całą wielką torbę prania, nie wiem ile tam było kilo, ale było parę kilo z 4 osób. Pani policzyła za to pranie 279 pesos, będzie pięknie pachniało nie tylko czystością, ale i świeżością. Powiem wam słówko jeszcze w kwestii pogody w UHC, bo trzeba się trochę przygotować na inne warunki niż na przykład w La Punta Puerto Escondido. Oaxaca leży na wysokości 1500, gdy się wyjeżdża w jakieś miejsca w górach, to nawet na 2200. Co nie oznacza, że jest zimno, ale też zdarza się po prostu trochę chłodniej. O poranku temperatury w styczniu bywają na poziomie 8, 10, 12 stopni, a w dzień, tak jak teraz, mamy godzinę prawie 17, to jest 26-27 stopni, jest naprawdę bardzo ciepło i jest zdradliwe słoneczko, więc filtry 30, 50, bardzo wskazane, przydają się. Jeżeli zapomnimy, no to możemy wieczorem poczuć piekącą czerwień. Jest sobota i po prostu wszyscy się bawią. Tak wygląda Oaxaca. A tu mi coś wygląda, że chyba policyjne wesele albo jakaś policyjna imprezka, nie wiem. Nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, więc czas najwyższy powiedzieć, że Oaxaca to stolica jednego z najpopularniejszych turystycznie stanów Meksyku. W regionie żyje aż 16 grup etnicznych, w tym rdzenni mieszkańcy, Mixtekowie i Zapotekowie, którzy licznie przetrwali dzięki surowemu klimatowi i odizolowaniu od reszty kraju. W samym mieście żyje ponad 700 tysięcy mieszkańców i aż 77% z nich czerpie w jakiś sposób dochody z turystyki. Tłumacząc nazwę z języka Indian na nasze, Oaxaca oznacza na czubku tykwy. Odwiedzamy bardzo lokalny, ale i popularny targ Central de Abastos de Oaxaca, gdzie można znaleźć klasyki, czyli świeży słonawy ser, z którego Oaxaca słynie, a także równie słynne mole, którego pochodzenie sięga czasów prekolumbijskich. To rodzaj gęstego sosu, który stanowi mieszanka czekolady, papryki, chili, orzechów z różnymi dodatkami i który jest dumą meksykańskiej kuchni. Dania z mole, szczególnie kurczak i indyk, podkreślają najważniejsze święta rodzinne i państwowe.
Mole jest popularne nie tylko tutaj, ale również w sąsiedniej Puebli. Myje kota. No co? Zdziwiony? Gwiazda? YouTube'a? Pokażę wam taką ciekawostkę. Jesteśmy w centrum. Jak tu spojrzycie nade mną, zobaczcie, tutaj jeden, tutaj kolejny. Dobrze mówię? Tam, kolejny. Tu kolejny. Same tarasy, fajne tarasy widokowe. Można sobie tam siąść na coś chłodzącego, popatrzeć z wyższego piętra na miasto. Zabudowa jest niska, więc stamtąd po prostu lepiej widać panoramę miasta. Oaxaca nazywana jest kulinarną stolicą Meksyku, słynie z pysznego jedzenia, tacos, słynie z mezcalu i słynie również z kawy. Jak będziecie spacerowali po mieście, to zwracajcie uwagę na to, że tu jest bardzo dużo kafejek i przy tych kafejkach bardzo często są też takie maluteńkie rzemieślnicze palarnie. Ta kawa jest uprawiana tutaj, między innymi w tym regionie, górzystym regionie, no bo przecież tutaj my jesteśmy w tej chwili na 1500-1550 metrów. Warunki dla kawy są naprawdę bardzo fajne. Więc co, lecimy na kawę z rana. Słuchajcie, co się za akcja dzieje, chcemy jechać do tych skalnych wodospadów i stanęliśmy w punkcie, w którym zatrzymują się autobusy i taksówki. Jaki szok, że taksówki po prostu dobierają cały czas miejsce i bardzo często jest tak, że dwie osoby siedzą z przodu na przednim siedzeniu. W Polsce to byłoby nie do pomyślenia, a tutaj troszkę jak za PRL-u, no, akcje niesamowite. Goście po prostu podjeżdżają, pokazują przez szybę, ile miejsc mają wolnych i ile osób jeszcze mogą sobie dobrać. Na każdej taksówce też z przodu na górnej części szyby jest napisane, skąd oni są i dokąd jadą, więc też szybko można się zorientować, czy do takiej taksówki podchodzić, rozmawiać, ładować się czy nie. Będąc w Oaxace, koniecznie trzeba po drodze zatrzymać się w meskaleriach, czyli w miejscach, gdzie produkuje się mezcal. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Po drodze, jak jechaliśmy do Mitli, właściwie co kawałek jakaś fabryczka się pojawiała. No i przy jednej takiej zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć wnętrza, zobaczyć pewnie proces produkcji taki dla turystów. Dotarliśmy ostatecznie do skalnych wodospadów, czyli Hierbel Aqua i to była bardzo ciekawa podróż, bo rozważaliśmy, czy jechać taksówką, czy jechać autobusem, ale nagle pojawił się autobus, wsiedliśmy, zapłaciliśmy za ten przejazd od osoby 20 pesos, dojechaliśmy do Mitli i tam złapaliśmy taki klasyczne w tym terenie kolektivo, za które zapłaciliśmy 75 pesos za dojazd do tego miejsca. 50 pesos bilet wstępu i 15 jakiegoś przejazdu jeszcze po drodze, który się pojawił. Także możecie sobie porachować, ile to wychodzi, a zaraz zobaczymy, jak to miejsce wygląda.
Na miejscu można również zjeść wyśmienite tlayudas, a także wypić świeże soki. To nic nie powiedzieć, naprawdę urywa głowę i dlatego są ostrzeżenia, żeby nie zbliżać się do krawędzi tego skalnego wodospadu. No bo po prostu jak przywieje nie z tej strony co trzeba, to można polecieć w dół i katastrofa murowana, ale widoki zapierają dech w piersiach. Tak? Boże, co ja mówię. Jesteśmy w górach Sierra Madre Południowych. W tej chwili na 1725 metrach. Jechaliśmy bardzo fajną drogą. Byliśmy nawet na 2300. Widoki genialne. Nie no, miejscówka. Naprawdę, jeżeli będziecie w Oaxace, nie przyjechać tutaj, to duża strata. Bardzo fajnie. Nie chcemy wchodzić do tego baseniku, bo ta woda jest taka, powiedzmy, średnia. Widzimy to już teraz z bliska. Natomiast wszystko wynagradzają przepiękne górskie krajobrazy. Zobaczcie, jakie tutaj formacje, takie nacieki się porobiły. W tym miejscu jest zakaz latania dronem, ja to szanuję. Nie startowałem, chociaż wziąłem ze sobą. Natomiast od czego są nogi? Na szczęście odkryłem taką wąską ścieżkę schodzącą w dół. Pamiętajcie tylko, żeby zabrać ze sobą buty. Ja akurat mam fajne buty od Jacka, które są dobre na taki ciepły klimat, a przy okazji też świetnie trzymają w górach, więc warto takie butki zabrać. Można sobie spokojnie zejść i zrobić z dołu i jedno miejsce i ten tutaj, ten taki skalny wodospad, który jest po mojej lewej stronie i ten, który jest tam wyżej, większy. Widok z góry jest przepetarda, jest kosmiczny. Zdecydowanie fajniej będzie właśnie zrobić sobie foty z tego miejsca. Wracamy przez jeden ze szczytów w górach Sierra Madre Południowe i na ostatnią kolację wybieramy popularną La Popular. Chwilę musimy czekać na stolik, ale po chwili wszystko jasne. Jest tu świetna, bardzo lokalna kuchnia. Rewelacja salsy, guacamole, zupy, a do tego ceviche z mole i tacosy. Polecamy przybywać na głodno i zamawiać z rozsądkiem, bo porcje spore. Właśnie zaczyna się zdanie od więc, ale więc jeżeli będziecie w Oaxace w niedzielę, to bądźcie świadomi tego, że o poranku nie działa praktycznie nic oprócz tych takich najpopularniejszych śniadaniowni na głównym placu i można zjeść sobie tam śniadanko albo tutaj kawkę i bułeczkę na murku. Ale nie każdy wstaje tak wcześnie, może po 9 już będą otwarte. A, przepraszam, my za wcześnie wstaliśmy dzisiaj. Wyszliśmy po 8 i po 8 naprawdę nic nie działało. Od 9 otwierają się markety i pewnie gdy otworzą się markety, wówczas zacznie wszystko normalnie działać. Familia Honda imposible de ganar. No son perfecto, a veces mal ejemplo. Hay que perdonar. Żegnamy się powoli z Oaxacą i tym filmem kończymy kolejną meksykańską serię na naszym kanale.
mamy nadzieję, że nie ostatni. Dzięki za oglądanie.